stycznia odbyła się premiera spektaklu Wise'a Mini Scenium Muzyczne z muzyką Normalsów i o tym teraz spektaklu porozmawiamy. Witam moich gości. Anna Głowacka, tancerka Teatru Muzycznego, reżyser i choreograf spektaklu Artur Rzymełka i Arkadiusz Pachulski, Normalsi. Witam Was ciepło. Jak oceniacie to doświadczenie? Było to zupełnie nowe doświadczenie, bowiem była to niemalże moja pierwsza premiera. Poza tym jest to bardzo świeży spektakl, którego nie można zobaczyć tak naprawdę w żadnym innym miejscu, w żadnym innym teatrze. Jest to tak naprawdę niekonwencjonalne połączenie, bowiem zobaczyć spektakl rockowy połączony z baletem w Teatrze Muzycznym. No jednak jest to nowe. Tak nieczęsto się zdarza, to prawda. A co dzisiaj dzieje się ze spektaklem? Ile przedstawień przed Wami? No gramy bardzo dynamicznie, 2 albo 4 razy w miesiącu, co jak na nasz repertuar jest dużo, ponieważ średnio w teatrze gramy my około 12 spektakli, więc można powiedzieć, że co trzeci spektakl to nasz i zawsze przy pełnej publiczności, a przed nami... Tu. W Łodzi. Powiedz teraz o tym. A przed nami... Właśnie, co dalej? Bardzo miłe, ciekawe doświadczenie, propozycja. Wystąpimy mianowicie w sali kongresowej w Warszawie i liczymy na to, że będą tłumy. Działania są już podjęte ku temu. Impresaria jest dobrej myśli. Proszę. Kiedy w Warszawie? 7 czerwca. 7 czerwca. Także zapraszamy, to już niedługo. Najciekawsze jest to, że ta propozycja padła niemalże po premierze. Człowiek, który to zobaczył, zobaczył ten spektakl, od razu stwierdził, że jest to rzecz warta tego, aby pokazać daleko, daleko. Pewnie, że jest warta nie tylko w Warszawie, daleko, daleko. Tak, liczymy, daleko. Tak, tak. Jak tancerze odnajdują się w tej muzyce rockowej, w tej nowości, no, trochę jednak rewolucji w teatrze? Myślę, że wszyscy tancerze doskonale odnajdują się w tej muzyce, ponieważ ma ona przesłanie, mocne brzmienie i pomimo, że zazwyczaj tańczymy do zupełnie innej muzyki. Tańczy nam się naprawdę bardzo dobrze, ma ona dużą energię, co także nam pomaga w odbiorze tego tańca, w intencji. Wierzyliście w sukces tego przedsięwzięcia? No inaczej byśmy tego nie robili, tak? Także Artur nas zaszczepił ogromnym optymizmem, gdy chodzi o to starcie różnych stylów. I gdy chodzi o taniec i o muzykę, więc a jego optymizm jest po prostu nie do odparcia. Dziękuję bardzo. A jak się rozwija to przedstawienie, powiedzcie? No więc tak, to faktycznie można powiedzieć, że ewoluuje, chociaż z drugiej strony nabiera mięsistości, tak bym to nazwał. Tancerzy, którzy oni tak się dobrze czują na scenie, niemniej jednak ten kontakt z publicznością za każdym razem inny, za każdym razem wnosi coś nowego. I to jest fajne, właśnie fajne jest to, że mimo, że jest to bardzo precyzyjnie ustawione, to się zdarzają ciekawe momenty. Piotr na przykład wyjdzie za bardzo do przodu, za kurtynę, kurtyna się zamknie, on jest z przodu, ale on się świetnie w tym znajduje. Zagra parę kapitalnych akordów, ludzie są zadowoleni, kurtyna się podniesie, ale już się naburzył ten rytm, prawda? Więc musimy się znaleźć. To fajne to jest. A ile przedstawień za Wami? Jesteście w stanie policzyć? W tej chwili 8. Zostały nam jeszcze 4 w Łodzi, warszawskie. No i przed nami być może, miejmy nadzieję, że będzie trasa koncertowa. A jeszcze jak pytasz o to, co się dzieje z tym spektaklem, to ja może troszkę powiem w ten sposób. To jest taka konstrukcja w procesie. Znaczy nie chcę mówić, zdradzać w tej chwili tajemnicy jakby kuchni tutaj reżyserskiej, ale ten spektakl prawdopodobnie jeszcze się rozrośnie, znaczy od strony fabularnej jest taki plan. No i dzieje się sporo wokół, czyli mam na myśli chociażby wydawnictwo, ja może pokażę, to jest nasze wydawnictwo Live Soundtrack, to jest ścieżka dźwiękowa z tego spektaklu. Razem z Normalsi, razem z Michałem Jelonkiem doszli do wniosku, że możemy coś takiego zrobić, gdyż bardzo im się świetnie razem gra i dobrze to brzmi. Bach w wykonaniu Jelonka, do tego dżemowanie razem z Normalsami i efekt jest
już bardzo ciekawy. Premiera tego wydawnictwa będzie 22 maja i to będą spektakle Łajzy w Teatrze Muzycznym i będziemy je sprzedawać na kolejnych spektaklach również w Warszawie. Potem trafi do sprzedaży w całej Polsce. Artur, bardzo dużo mówi się, nie wiem czy ty słyszałeś, w Polsce o choreografii do tego spektaklu. Bardzo dużo dobrze. No bardzo mi miło, tak, właśnie niedawno, ale to ja mam powiedzieć, czy ty powiesz? Nie, chciałabym, żebyś sam powiedział. Ale sam o sobie. Artur dostał nagrodę. Jaką? Choreografa roku, dziękuję. Bardzo przyznaną przez kapitułę zebraną przy Teatrze Muzycznym w Warszawie. W skład tej kapituły wchodzą dyrektorzy, choreografowie, reżyserzy. Także jest to bardzo miło naturalnie. Cieszę się z tego powodu, że to jest taki krok ku temu, żeby ten spektakl był poznany dalej w Polsce. I myślę, że ta nagroda właśnie ku temu będzie służyła. Oczywiście to jest nagroda jak gdyby dla mnie, ale ja poczuwam się, że w to wchodzą wszyscy wykonawcy i realizatorzy, tak? Także ja jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy ze mną współpracowali na każdym poziomie. Także mamy, wam też Państwo, dziękuję serdecznie. Coś łódzkiego i to coś staje się po prostu najlepsze i niech idzie w świat, nawet nie tylko bardzo w Polsce. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, a na koniec zobaczymy profesjonalny teledysk ze spektaklu. Jak ktoś nie widział jeszcze Łajzy. To nie jest ta. To nie jest ta historia, do której ja chciałem się dostać. Nie dla mnie ten wszechobecny nastrój. Serce tak się rwie, już trudno jest gdziekolwiek się pogubić, by znaleźć to, co się